Tu komandor Denning. Pozwólcie, że jako pierwszy powitam naszych gości z Inkwizycji. Jesteśmy to dowódca bazy. Że Lord Vader okazał zainteresowanie naszymi operacjami. Będziemy nadal pokazywać, jak ważne jest to biuro dla Imperium. Nasi wrogowie są liczni, lecz dzięki informacjom pozyskiwanym przez nasze biuro zwyciężymy. Zawsze uważaj, zawsze się pilnuj. Jesteśmy Imperialnym Biurem Bezpieczeństwa. Jesteśmy oczami Imperium. Jesteś łysą pałą, nic więcej. Imperialną łysą pałą. Dobra. Chcecie się zabawić? Chcecie, nie? Ja wam dam powody. Tu coś później, jakaś iskra. Okej, tylko... Czy my jak skoczymy na nich? To będzie w porządku? To będzie niekulturalne. Bo my jesteśmy kulturalnym Jedi. Chyba będzie trzeba tu. To jakby tylko Cir potrafiła rozbijać. Co się stało? Ale jazda. Walcz po mojej stronie. Ty też. Oj, oj, oj. I są mocni. A ty, droidku, byś się opanował. Tego jestem w stanie nawet wrzucić. O, niezłe. Teraz jestem w stanie nawet wyrzucać tych większych, bo sobie tam te umiejętności wrzuciłem. Patrzcie, pyk. Elegancko. No i tu jeszcze mamy to wyrzucenie w powietrze, też spoko. Nawet bym sobie zastosował. Oj. Będzie długi atak. Przestań, naprawdę przestań. Tak, zginę. BD, potrzebuję pomocy! No jeszcze, chłopczyki. Do bicia. Nie mamy czasu na to. Myślisz, że na nas czekali? Żeby dotrzeć do Bołda, musimy znaleźć dowódcę bazy. Dowódca bazy. Dobra, odłamek. Pirotechniczny. To jest zdecydowanie zamknięte. I tu jeszcze góra, ale sprawdźmy to. Niesłychane. Niesłychane. A tu jest... Panel kontrolny jest gdzie indziej. Dobra. Słyszę cię, BD. Zobaczmy. Punkt kontrolny. Świetnie, dzięki. Czyli to będzie skrócik. No to tylko możemy... Te zielone wrota. Czyli do tego musimy się dostać. Do jakiejś małpy. Pomóż. Trzeba dobrze trafić. Jest git? Jest git. To wszystko jest połączone. Straciliśmy intruza z oczu. Meldujcie o nim do centrali. Masz z głową, chłopie. Do centrali. Nikt cię nie wesprze. Myślisz, że naprawdę jest tu Jedi? Trudno w to uwierzyć. Może pan tylko ćwiczenie. Chyba nie są szturmowcy czy... Wątpię. Myślicie, że jest tu Jedi? Jest szansa? Ja bym sobie jeszcze ten skarbik wziął.
Jedi! Przyprowadźcie go tu żywego! Skarbik jest wyżej. Dobra. Wy macie mój skrócik. Ziup, pięknie. Ale ładne. Lubię te sterylne, imperialne posterunki. Lubię, nie powiem. Ej, a to? O! No niezły skrót. A dobra, nawet sobie odpocznę chyba. Bo mamy 7. Stój. 3 punkty. Wydamy sobie co mamy. I tu więcej nie będzie. Co ciekawe, więcej niby... No patrzcie to! Jaka czerwień. Jaka czerwień, dobra. Cała moc jest przekierowana. Elegancko, tu mamy wszystko. Podwójny chwyt. No to robimy po kolei, nie? Nic więcej nas nie czeka. Szybkie. Ugryzienie węża. Przytrzymaj podczas gradu. O. A może by sobie zmienić? Na podwójny? A dobra. Oburęczny był sporo. Podwójny chwyt, dawaj. Dobrze, idziemy. Idziemy. Troszkę sobie powalczymy na szybko. Jak Asoka. I ten Bolt też tak trzymał, nie? Też tak trzymał. Ten jeden mieczyk jak Asoka, ale... Czerwony i jeden. Co to za bida? Ojojojojoj. Panowie. Panowie. No tam ten droidek jest. Tam jest ten droidek i tu mamy jedyne zaczepienie, co? Dobra. Gdzie jest Bolt? Pytam. Ostatni raz. Nie będę taki miły później. Zapory elektronowe zostały aktywowane. Cały personel zachować ostrożność. Pewnie platforma jest gdzie indziej. Dobra, tam jest platforma. Zapory elektronowe. Tu byśmy musieli się dostać na górę. Czy ten pan nam pomaga? Odrzuć broń. Pożałujesz tego. A, tu jest ten. Dobra, mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Co tu jeszcze ciekawego? O, za mną jakiś... Jakieś wrota, o. Nie będziesz bronić się wiecznie. To twój koniec. Powalczymy na tych szybkich. O, takie coś. No słabsza jest obrona, znacznie słabsza jest obrona. No, coś takiego. O, ładnie scharatał. A zrobimy sobie troszkę wyzwania, dlaczego nie? Czyli tak, teraz... Tu byśmy mieli górę. Nie. Ale ta obrona znacznie słabsza, kurde. Nie, zrobimy tak. Tu jest jeszcze ta skrzynka, o której mówiliśmy. Dobra, chcecie? Chcecie takiego szturmowca czystki? O! Długo się trzymał. Dobra, pięknie. No nie powiem, coś tam walczą. Muszę odejść na chwilę. Walczmy razem. Tak, niech ktoś inny oberwie. Pilnować go. Dziwna sprawa. Dobra, po prostu bierzemy tego. Ej, serio? Nie
Nie wiem, co tu jest grane, ale... Zaraz się ogarniemy. Dobranoc. W porządku. Bierzemy skrzyneczkę i zwiewamy. Bo zaraz nam Bold ucieknie. Co dobrego? Barwy Inkwizytora do broni. Ale jest tutaj. Jest tutaj pogrom. Klimacik nie z tej ziemi. Dobra, to jest platforma. Mamy skrót. Jeden wielki skrót. Ale baza przepiękna. Zawsze mi się podobały. I te nawet z najwyższego porządku są spoko. Kurde. Dobra, to by było na tyle. O kurczę. Nieźle biją. Nieźle biją. Ale te mieczyki są aż śmieszne, nie? Dobra, jedna z takich wolniejszych później postaw, znaczy słabszych, może nie wolniejszych, bo jest najszybsza, ale takich słabszych postaw. No bo to jest miazga, nie? Podwójne jest miazga. Dobra, przejęty. Kurde, ale cisną. No serio? Uspokój się, co ty, zwariowałeś? Ale miazga. Ale miazga. No nie powiem, srogie. Teraz tak, tu mamy górę. Dasz radę, mały? Okej. Okay. Laserowe drzwi. Laserowy móżdżek. Ale to byśmy chcieli, ale tam sobie chyba dołem zejdziemy, co? Nie mamy takiej mocy, żeby... Żeby te rzeczy rozwalać. Ale to Cir miała. A ty nie widzisz? Jesteś ślepa kicha? Sądziłem, że gdy pierwszy raz się spotkamy, będziesz przywiązany do krzesła. Już to słyszałem. To wciąż dziwne. Uruchom łączność i odwołaj alarm w bazie. Bo co? Jesteś Jedi. Wiem, do czego jesteś zdolny. A do czego nie. Odwołaj alarm. Już. Mówi komandor Denwik. Jedi został unieszkodliwiony. Wszystkie jednostki rozejść się do odwołania. Zadowolony? Przychodzę po Bolda Okunę. Jak znalazłeś tę bazę? Na statku Bolda był lokalizator. Nietypowa nieostrożność. Jego raporty wskazują, że mocno się zżyliście od czasu Coruscant. To ty mu kazałeś zinfiltrować mój oddział. Zgadza się. Bold był moją bronią już od dawna. Całkiem skuteczną. W przeciwieństwie do tych zakutych łbów z Inkwizycji. Więc to prawda. Cir nie żyje przez ciebie. Nie. Operacja Jedi jest miesiącem... Kłamiesz! Imperium spaliło archiwa. Pod wodzą Dartha Vadera! Darta Vadera? Muszę to powstrzymać, póki mogę! Nie rozumiesz? Bołd ściągnął cię, żeby mnie zniszczyć! Nadchodzą! Już po mnie chyba, że... Tak. Słucham? Generał Hux? O kurde, ale widać, że już nie wytrzymuje.
Właśnie o tym mówiłem, nie? Że on jak tak dalej pójdzie, to ciemna strona. Może nie jeszcze teraz, ale na przykład w kolejnej części. Bo tu są ewidentnie oznaki. Lang Denwick, dowódca i główny przełożony Biura Bezpieczeństwa, współpracował z Bołdakunem na rzecz Republiki. No to, no w sumie dobrze, że zginął, ale... Ale to ma konsekwencje. W umyśle, nie? Mundur oficera. Dobra. To będzie miało konsekwencje. Co tu ciekawego? Ej, to może być ulepszenie mapy. Ulepszenie mapy, baza danych. Na holomapie pojawiają się teraz bazy danych, czyli echa, nie? O, tu nie ma żadnego echa. Esencje. Ej, szczerze to my mamy... Tu wszystko. Skarby, bazy danych. Jeden skarb został. Ogólnie jeden skarb został tylko. Tutaj. Dobra. A tak to ogarnięte. Ale jaja. To teraz jako... Jako dowódca. A nie mamy miecza. Nie mamy miecza. Bołd musi przedrzeć się przez nas, żeby dotrzeć do statku. Ruchy! Ale jaja. Ale jaja. Ale tak ładnie... Ten klimat załamują. A tu jeszcze jest druga rzecz. Tak ładnie grają. Jeśli ktoś cię zobaczy, to przejrzy nasz podstęp. Bo graliśmy CIR, teraz agentem bezpieczeństwa. Powinniśmy te drzwi otwierać. O kurde. No sztos. To ogólnie fabularnie teraz wymiata. Sprytnie, Billy. Spotkamy się po drugiej stronie. Bardzo sprytnie. Cię przesłuchują, Jedi. Dlaczego pytasz? Też chcesz spróbować? Zgadza się. Szturmowcy przechodzą jakiś trening na odporność, o którym nie wiem? To tylko dla słabych umysłem. Tak. Dokładnie o to mi chodziło. Nie odpowiada na wywołanie. Spróbuj jeszcze raz. Może przesłuchuje Jedi. Myślisz, że jeszcze żyje? Denwick powiedział, że jest zneutralizowany, a nie martwy. No, racja, ale nie tak łatwo złapać żywego. Kojarzysz go skądś? No, trochę. Dobrze, że zmieniamy image. Bo można wyglądać co chwilę inaczej. Ale jaja. Dobra, to jest przedostatnia znajdźka tutaj na tej planecie. Co z tym Bołdem? Co ty knujesz? Ale wydaje mi się, że chodzi o tą córkę. Że oni gdzieś ją tutaj przytrzymywali. Nie możemy zmienić odzienia. Którędy do kwater oficerskich? Zakładam, że jesteś nowy. Zgadza się. Kiepsko to o tobie świadczy, że nie masz pojęcia, gdzie się znajdujesz. A teraz wynoś się. Nie mam dla ciebie czasu. Dzięki za ciepłe powitanie. Jeszcze słowo i zgłoszę cię za niesubordynację. Też wryj dać mogę dać. Nie zatrzymuj. Nie wiesz, kim jestem. Nie mam ochoty zadawać się z kimś takim. Jak myślicie, czemu Jedi próbował się wedrzeć do bazy? Bo ta organizacja jest żałosna. W najlepszym wypadku trwoni imperialne zasoby. Nikt z was nie jest godzien zaufania Imperatora. Ja wam nie ufam. Dlaczego do mnie podszedłeś? Co to było? Absurd. Ktoś z pewnością złamał zabezpieczenia bazy. Zamelduję o tym lordowi Vaderowi. Coś bardzo ufacie temu Vaderowi. Niesamowite. Imponujące zagranie Denwicka. Pokonał inkwizytorów ich własną bronią.
Nasi nowi goście nie mogą usłyszeć, że tak mówisz. Też mi goście. Obserwują nas. O, oczywiście. A my obserwujemy ich. Dobrze, Kal, dobrze. My chcemy to otworzyć, ale... Okej. Okay. Nie wykryło. Podaj cel wizyty. Jestem umówiony. W jakiej sprawie będzie to spotkanie? To poufne. Mam zezwolenie. Centralne dowództwo powinno to zgłosić. Muszę wezwać droida strażniczego, nie ruszaj się. Przyślij tu droida strażniczego. Czy to konieczne? Nie mogę robić wyjątków nawet dla kogoś o takim stopniu. Przepuść mnie natychmiast. Nie mogę tego zrobić bez zezwolenia. Przepuść mnie, a szepnę o tobie dobre słówko Denwikowi. Pochwała. Dobrze. Śmiało, proszę pana. Ale wy jesteście ogórki kiszone. Dzięki za wsparcie. Bądź gotowy na wszystko. Hej, mały. Oj. Coś tu możemy? Czy do kwatery? Do kwatery. Chodź. Zhakuj to. Bołd. Nie ma go tu. Rozejrzyjmy się. To zdecydowanie wygląda, jakby była ta córka. 100%. Tam taki hamaczek. Przez cały ten czas zbierał na nas informacje. Jo! Oj. Jedda, Kobo, Modliszka. Jesteśmy rozpracowani. Ale on bardziej. O, tu zobaczcie, z Jeddy te zabawki. Jak nic, to by musiała być kwatera tej... Katy, nie? Kata? Ale jak od początku o tym powiedział, to już takie dziwne. Już takie dziwne to było. I szczerze mówiąc, jak... On z tymi... Imperialnymi się zadawał na starcie, tak się wmieszał. O! Mamo... Spokojnie, skarbie. Wiem. Zostaliśmy we dwoje, Kata, tak? Tylko ty i ja. Córka Bołda. Jej matka. Portret rodzinny. Kurde. Nie no. On też był szantażowany, bo by stracił córkę. Tak to widzę. Tu jest jakieś echo teraz. Cześć, Kata. Niedługo wrócę. Nie mogę się doczekać, gdy cię zobaczę. Przywiozę coś fajnego. No i co przywiózł? Co my teraz możemy zrobić? Tu już wszystko, może te drzwi? Tak. Kata. Nośnik danych. Starodawny. Spostrzegawczy jesteś. Zobaczmy, co tam jest. Dobra, wyświetlimy sobie na tym panelu. Co znalazłeś? To holo, które oglądał Dagan w... Przepraszam. Ja... Przestraszyłaś mnie. Ty jesteś Kata. Mnie zwą Kal. A to jest BD-1. Miło cię poznać. Gdzie jest twój tata? Zabiera mnie na wycieczkę. Nie pracujesz tu, prawda? Nie. Jeszcze nikt się tego nie domyślił. Jesteś prawdziwym Jedi?
Tak. Jestem. No, kończę się pakować. Nie mogę znaleźć Mukiego. Tak, pomożemy ci szukać. Czy to jest Muki? Podobny do mnie. Troszkę. Mama mi go dała. Kata? Czy tata ci powiedział, gdzie cię zabiera? To miała być niespodzianka. Ale dotarłeś tu szybciej niż sądziłem. Podejdź tu, Kata. Tato, co się dzieje? To mój najlepszy przyjaciel. Pokłóciliśmy się, ale to wyjaśnimy. Prawda, Karl? Masz Mukiego? Byłeś Jedi? Tak. Jak przeżyłeś czystkę? Rada wysłała kilku z nas do wywiadu podczas wojen klonów. Wtedy nauczyłem się skutecznie znikać. Ukrywałem się, nie wiedząc komu ufać. Brzmi znajomo? Właśnie. Ale wtedy poznałem niezwykłą kobietę. Twoją mamę. Pewnego dnia byliśmy z Katą poza domem, gdy dostałem wiadomość. Nie wracaj do domu. Inkwizytorzy. Szukali mnie. Moja żona zapewniła nam cenny czas. Nie mogłem wiecznie uciekać, więc się dogadałem. Ten wiek nas ukrywa, dopóki tata jest przydatny. Okłamywałeś nas od samego początku. Tanalor miał być schronieniem dla obu naszych rodzin. Ale ty chciałeś go oddać ukrytej ścieżce. Bandzie nieznajomych. A ty chciałeś poświęcić tysiące ludzi, żeby ratować własną skórę. Jesteś potworem, Bołd. Nie. Jestem ojcem. Gdy wziąłem ją na ręce, w jej oczach zobaczyłem całą galaktykę. Nie zrozumiesz tego. Rozumiem, czym jest zdrada. I to, że zwabiłeś mnie tutaj, żeby zaatakować tę bazę. Prawda? Cóż. Walka z Imperium wychodzi ci świetnie. Uciekaj, Kata! Biegnij! Intruz jest w moich kwaterach! Ojojojojoj. Mega emocjonujące. Mega emocjonujące. Strzelać, by zabić! Zabić! Kurde, serio? Bołd! Kata Akuna. Ale ta dziewczynka? Mega mądra. Wszystko ogarnia. No chodźcie. Co się dzieje?
Co się dzieje? Ja ci się kręcę! Aby Karl zaakceptował swój mrok. Słucham? Słucham? To nie w trzeciej części, tylko w drugiej przechodzi. Ja cię kręcę. Musimy się spieszyć. Kurde. O kurde. I teraz to otwiera. Mocne uderzenie. Ja cię kręcę, ale tu jest rzeź. Ale tu jest rzeź. On ciemną stronę ogarnia. Szok. Ale było też czuć, nie? Niesamowite. Patrzcie, i teraz mamy w takim trybie tylko jeden miecz. On ciśnie. Przez wszystkich. Makabra jaka. Muza. Co tu się wyprawia? Macie kręc. I no sztos. Znakomite emocje. Znakomite. Ale wszystko, co byśmy mogli się spodziewać, nie? Jakaś ciemna strona. Znane postacie. Fajna w ogóle historia z tym Boldem, zdrada. I to nie jest w ogóle tam czarno-białe, to mi się podoba. Dobra. No bo on naprawdę tam po prostu broni... broni córki i tyle. Ajajajajaj. Tu się dostaniemy? Dobra, dawaj tutaj. Oż ty. Tego nie chcę, tego nie chcę. Daj z tym. Dawaj tego, niech strzela. Nie mogę się ruszyć. Ale on bije w tym trybie. Ojej. Dobra, spoko, wyłącz. Hej, Karl. Mamy spory ruch na łączach. Wszystko gra? Bołt ucieka. Jeśli zwieje, to już go nie znajdziemy. Hej, Merin, słyszałaś? Merin, gdzie ona się podziała? Zniszczyć ten myśliwiec! Nie pozwólcie zbrojcy uciec! Spóźniliśmy się. Kurde, nie było opcji. Ajajaj, nie było opcji. Musimy wrócić na podniżkę. Powiem wam, że niezwykłe. Mega mocne. Dobra, na razie nie ma opcji powrotu. Już wiem skąd ten czerwień. Ja cię kręcę. Przyjął mrok, nie? Przyjął mrok. Merin! Karl! Dlaczego tu jesteś? A jak myślisz? Ratuję cię! No to uratuj! Ej, serio?
Dobra. O! Woo! A, czyli... A, to był jeszcze ten super... Super skill. W ostatniej chwili można takich odrzucić. Jak zrobimy parowanie na mocy. Jak to bije. I patrzcie, nawet takiego. Gnyba. Ale jaja. Zaraz powinni być kolejni. Chodźcie, tukany. Ale miazga. Co tu się wyprawia, ej? On jest tak potężny. Jeszcze z Lordem będzie walczył. Jak tak dalej pójdzie. Dobra, jesteśmy już na... Okej. No nie mam pytań za bardzo. Nie mam pytań. W porządku? Tak. Wynośmy się stąd. Nieźle, Jedi. No nie wiem, czy jeszcze Jedi. Jest na granicy. Co jest grane? No dobra. Nie no, to jest przesada. Jaki on jest mocny w tym trybie. Daj tylko znać. Wystawiam cię. Uderzaj. Gdzie jest Boat? Zniknął. Zabrał córkę i kompas. Wykorzystał mnie, żeby uciec. Szlak by cię. Dalej, Jedi. Zrób to! Zrób to! Lepiej ty niż Lord Vader! Kto to jest? To on nasłał na nas Bouda. Mój ludzie. Kordowa. Sir! Wszyscy zginęli przez niego! Hal! Tego właśnie chce Boud. Wiem, że teraz cierpisz, ale nie jesteś taki! Imperium zdążyło już tyle nam odebrać! Nie chcę stracić ciebie! Nie stracisz. Czekam na statku. Pozdrów ode mnie inkwizytorów. Ojej. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest, mały. Nie musisz się tak o mnie martwić. Ej, wrócił. Wrócił. Ja cię kręcę. Ale jaja. Piękna scena. No, normalnie ciary. Normalnie ciary. To, co uwielbiamy w Gwiezdnych Wojnach. Dobra, spokojnie, spokojnie, Kal. Ej, on serio, jak tak dalej będzie, to on przejdzie na tą ciemną stronę. Mamy skrót. Wspaniała giera jest, wspaniała. Lepsza niż myślałem. Co tam, Merin? Już trochę o mnie wiesz. Nie jest dobrze. Nic ci nie jest? Nie, chyba nie. Co to było? Czy to... Nawet nie wiem, co to było. Jeśli znowu to poczujesz, powiedz mi. Tak zrobię. Dobrze.
Spróbuj nie zginąć. Lud. Przypomina mi się Ilum. Sporo już przeszliśmy, co? Sporo. To jeszcze nie koniec. No i gdzie teraz możemy wrócić? Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.